A oto kolejny odcinek bety wczesnego dostępu z Diablo 4. Zobaczymy, jak lagi dzisiaj. Czy będę miał z nimi problemy, czy nie będę miał. Z tego, co się dowiadywałem, to tak naprawdę niewielu graczy w tej becie ma lagi w grze. Wywala im gierkę, jakieś tam błędy się pojawiają, muszą czekać w kolejkach, coś takiego, ale lagów akurat nie mają. Mi gierki nie wywala, wywaliło tylko raz, tam na samym początku, pamiętacie, w pierwszym odcinku? Ale za to ja mam takie problemy z połączeniem. Może to kwestia lokalizacji na razie, czegoś takiego. No w każdym razie próbujemy dalej. A, no i znalazłem sobie na sztywno przypisywanie konkretnej broni do umiejętności. Tutaj był wcześniej ten wybór automatyczny, to widziałem i tutaj się również to zmienia, jak się okazuje, i już sobie przypisałem, żeby zawsze brało mi pod uwagę dwuręczny miecz, żeby tutaj działał, o właśnie, jest przypisany dwuręczny miecz jako obrażenia cięte i to się robi środkowym przyciskiem myszy, no, czyli po prostu tutaj, ja tutaj gdzieś szukałem, no ale znalazłem, dobra, jest w porządku. Pozbądźmy się tego sprzętu na pewno. Tutaj chyba nic nie muszę przypisywać, to też oznaczę jako złom. Jest oznaczone jako złom, jest oznaczone jako złom, to też oznaczę jako złom. Od razu pójdę do kowala i... No, już czuję jakieś lagi, chyba jednak będą. Mam nadzieję, że beta w moim przypadku nie skończy się na tym, że za wszelką cenę te trzy dungeony odsłonięte będę chciał zrobić. Wszystkie śmieci, tak, to chcemy na pewno... Aha, no wszystkie śmieci, czyli zwykłe, magiczne, po prostu wszystkie oznaczone jako śmieci, poszły do pieca i tutaj zasnuty kryształ. No znamy coś takiego z Diablo 3, tak? Zasnuty kryształ. Poza tym ruda srebra, jakieś żelazo, skóry. Skóry niewyprawione, wyprawione, obole się zbierają. No dobra, spróbuję, tak jak w poprzednim odcinku, dojść do tego dunga sobie. Zobaczymy, czy znowu to będzie ten sam dung, czy one jakoś losowo są tutaj generowane, ale pewnie nie. Pewnie nie. Tutaj pewnie znowu będzie ten... Nagroda za pierwsze przejście. Tu pewnie znowu będzie ten pająk taki, który mi sprawiał problemy, ale to właśnie głównie przez te lagi, no. Zobaczymy dzisiaj. A nawet mnie to jakoś specjalnie nie denerwuje. A jakoś tak nie wiem. Kiedyś pewnie by mi to ciążyło na psychice, że tak powiem. Ale tak sobie zdaję sprawę z tego, że to tylko beta kilkudniowa. Tak naprawdę nie pracuję nad jakimiś postępami, które by miały zostać zachowane na przyszłość. Wszystko i tak zostanie zresetowane. Chciałbym sobie po prostu tę gierkę mniej więcej obadać. Tutaj na te obszary jeszcze nie przychodzimy, na te takie boczne jakieś. Poziom 9 ojcowskie rozstaje. Zobaczymy, czy po drodze tutaj spotkamy jakichś wybitnych wrogów typu... Aha, gracze tutaj sobie grają. Typu na przykład goblin, którego ostatnio spotkałem, pamiętacie? Udało mi się go przechwycić. No wtedy jeszcze lagów nie było takich konkretnych. W moim przypadku coś jest na mapce. Dobra, trwa wydarzenie. Trwa wydarzenie, zobaczymy. Przypominam, że okrzykłam. Przypominam, że ostatnio jak wchodziłem na obszar wydarzenia, to mnie ostro przycięło. No, pewnie dzisiaj będzie podobnie, no ale zobaczymy. Premia za pobliskiego gracza jakaś się pojawiła. Wezmę sobie miksturkę. Jest jakiś pobliski gracz. Dobra, wchodzę na ten obszar. Coś mnie przytnie? Nie przycięło mnie. Dobra, jest jakieś wydarzenie. Co tu się robi? Pewnie trzeba załatwiać tych szamanów, którzy jakiś rytuał tutaj próbują zwieńczyć. Nie wiem, co oni tu robią. No coś tutaj się modlą. A tu jakiś inny barbarzyńca. Dobra, klepiemy. Klepiemy. Ja sobie pozwolę już tutaj wykorzystać jedną miksturkę. Jakiś bosior z czachą się pojawił, chyba taka zielona czacha, może coś z zatruciem. Wezmę sobie miksturę, zapodam okrzyk. Okej. Dobra, kręcę się tutaj, załatwię tego szamana, bo widzę, że to na środku jakąś osłonkę ma. Nagrody odblokowałem, buty włóczęgi, no są lagi. No, podejrzewam, że te lagi znowu uniemożliwią mi zabicie tego pająka, no. No, to by było smutne, no ale będę próbował. Jest skrzyneczka. Obole, buty włóczęgi, pałka. Dobra, to wszystko zbieramy. Tu sobie łyknę, tu sobie coś podniosę. Czy coś takiego tu wypadło, co bym chciał zmienić? To na pewno nie, to na pewno nie. Tu jest coś lepszego, lepszy pancerz.
Może pancerz, który mnie zabezpieczy przed pająkiem i pozwoli go zabić nawet na lagach. Chyba, że jednak tam poziomem się on będzie dostosowywał, nie? Bo to takie też mogą być motywy. Jakiś kozioł tu jest straszliwy. No, klepie, klepie. Ale ja też go sklepałem. O, szamani. Ach, to są szamani tacy zamrażający, spowalniający. Dobra, jest miksturka odzyskana. Niedługo poziom kolejny. Jeżeli te podziemia, te katakumby takie, wiecie, te dungeony, do których zmierzam, jeżeli one by się nie skalowały z poziomem gracza, no to nawet na lagach bym to porobił. Wiecie, tak mówiłem, że jak zacznę ginąć przez te lagi, no zginąłem ostatnio 3 razy przez nie na tym bossie, tak mówiłem, że jak zacznę na nich ginąć, to zmniejszę poziom trudności sobie, ale czuję takie wielkie opory przed tym zmienianiem poziomu trudności jednak. Nie wiem, tak chciałbym jednak na tym wyższym grać, mimo tych lagów. Nie wchodzę tam po raz trzeci do tej piwnicy. Chociaż bardzo możliwe, że tylko raz tam byłem, a poprzednio byłem w jakiejś innej piwnicy. Tak naprawdę. Tak później zacząłem o tym myśleć w takowy sposób. Chcę przede wszystkim dotrzeć znowu do tego dungeonu i podjąć próbę zabicia tego bossa, no. Może akurat nie będzie wtedy lagów. Ej, tu jest jakaś skrzynka, patrzcie na to. Milcząca skrzynia. To ktoś pisał tam, chyba Dave pisał na Discordzie u nas. Naprawdę? Miałem sobie miksturkę. Na Discordzie u nas pisał, że można kupować takie klucze do skrzynek, które można znaleźć w terenie. Wow, jest level. Ale na okrzyku, jak te furie sobie ładowałem. Znaczy w sumie nie na okrzyku. Było na tyle dużo wrogów, że wystarczało wykradanie furii za pomocą tej trąby powietrznej. Niby po jednym punkciku, ale jednak ta furia się nieźle utrzymywała. Można kupić kluczyk w osadzie chyba tam gdzieś i takie skrzynki terenowo otwierać, ale ktoś tam z kolei pisał na Discordzie, że jakaś lipa mu wypadła z tej skrzynki, także no totalny los. Jak się widzi taką skrzynkę, to nie znaczy, że coś tam super z niej poleci. Jak będzie okazja, gdzieś tam zobaczę taki kluczyk do kupienia, to postaram się kupić je, żeby zawsze przy sobie tego typu klucze mieć. I zobaczymy, co to z takich skrzynek leci. Ale na razie trzeba się skupić tutaj na przetrwaniu, widzę. Okej, klepiemy ostro, miksturki lecą, więc sobie pozwolę wypić ją. W ogóle zaraz wezmę poziom, wiem, że mi wpadł. Też pewnie dużo lepszy feeling z tego zabijania barbarzyńcą będzie, jeżeli te opóźnienia mi tam w przyszłości przeminą. No dobra, splugawione katakumby. Wtedy też się to tak nazywało. To chyba są te same, nie? No, zwłaszcza, że są w tym samym miejscu. Nie sądzę, żeby to jakoś losowo było tutaj. Ten obiekt na mapie generowany. Ataki mają 3% szans na przytłoczenie. Może być pasywnie zwiększone. Niektóre ataki gwarantowane przytłoczenie mają. Co to było przytłoczenie? Miałem z tym gdzieś kontakt tutaj? Nie wiem, ale weźmiemy sobie, bo już chyba mogę. Weźmiemy sobie punkcik i teraz co ja tutaj chciałem robić? Ten okrzyk pewnie jeszcze mogę wzmocnić, tak? Okrzyk bojowy przywraca 25 punktów furii przy użyciu takim od razu, tak? I zapewnia dodatkową premię 50% do przyrostu zasobów. Dobra, tego mi ciągle brakuje. Już nie tak mocno jak kiedyś, ale jeszcze więcej furii jak mogę to chyba wezmę. A tutaj co jest? 10% podstawowego zdrowia jako umocnienie. Umocnienie. Postaci otrzymują obrażenia zmniejszone o 10%. Otrzymujesz umocnienie, jeśli twoje umocnione zdrowie przewyższa obecne zdrowie. Czyli jak generujemy umocnienie, to rozumiem, że ono rośnie, rośnie, rośnie. Tutaj podstawowe zdrowie jako umocnienie. I jeżeli osiągnie odpowiednią wartość, to mamy redukcję obrażeń, które by miały w nas wchodzić, tak? No to nie, to jednak te generacje zasobów bym sobie wziął. Znaczy to generowanie, tu się zbliżamy do kolejnej sekcji za 2 levele. Chyba, że jakiś punkcik questowy gdzieś tam po drodze wpadnie, no. Kurczę, no ale szkoda, że to mi płynnie nie chodzi. Bo mimo tego, że mi chodzi na lagach, to naprawdę jakiś taki mam zacież na twarzy z tego powodu, jak sobie tutaj gram w TBT. No... Oho, tutaj jakiś ręczny toporek, mogę sobie podmienić, skoro już mam na stałe ustawione te dwuręczne miecze, także
Także jest w porządku, to oznaczamy jako zło. Chociaż muszę właśnie uważać, bo tu są na przykład obrażenia zadawane zdrowym wrogom i plus 4 do wszystkich współczynników. No to mi się podoba. Musimy patrzeć nie na obrażenia tych broni, z których nie korzystam aktywnie, tylko na te bonusy dodatkowe. Tu już o tym mówiłem, bo to działa zawsze. A ja z aktywnych takich obrażeń korzystam tylko z tego miecza długiego, który zresztą jest tutaj bronią taką podstawową białą. Wciąż poluję na jakąś lepszą. No coś się pewnie znajdzie. Dobra, no to podejście drugie do tej lokacji. Trzymajcie kciuki, żeby to jakoś poszło. W ogóle, nie, poziom 10, czyli skaluje się z poziomem postaci. To jest zła wiadomość pod tym względem, że nie będzie mi łatwiej niż ostatnio, jeżeli nadal będę miał te lagi. Nie? Dobra, zasoby się generują. Teraz lepiej przy okrzyku, więc będzie w porządku. Musimy tutaj z kimś zaraz porozmawiać. Zobaczymy, czy takie samo zadanie będzie jak ostatnio. Ostatnio musiałem te takie szkieletowe konstrukty niszczyć, pamiętacie? I to mi wszystko dobrze szło. Zniszczyłem te konstrukty, zdobyłem kluczyk, dostałem się do bossa i tam jakoś te lagi się takie mocniejsze zaczęły. O, tutaj dostanę pancerz, dostanę siłę. To mi pomoże na pewno pokonać tego bysiora. No tak, beta procka będzie polegała na tym, żeby zrobić dungeon w ciągu 3 dni. To by było smutne. Dobra, to są te wybuchające, pamiętam, trzeba uważać. Najgorsze jest to, że ten boss pajęczy, on tam przywołuje dużo tych istot. Ale teraz, jeżeli będę z tym mieczem sobie chodził, a nie z młotem, to jednak generuje krwawienie, więc nawet jak się odsuwam, gdzieś uciekam czy coś takiego, to oni jeszcze przez kilka sekund krwawią. Więc to może mi w jakiś sposób ułatwi. No zobaczymy. Mam nadzieję. Dobra. Dobra, wypiję sobie miksturkę. Nie chcę też po prostu strzelić jakiegoś focha i przestać grać w te bety, bo mam logi, no nie? No chciałbym sobie jednak tutaj obadać ten content w takim stopniu, w jakim uda mi się to zrobić. No, więc gramy. Jest nieźle. O! Ranga miecza dwuręcznego. No teraz z niego korzystam cały czas. Już nie z tego młota, więc to też będzie działać na moją korzyść. Będą lepsze te efekty krwawienia i tak dalej. Damy radę, mam nadzieję. Nie wiem, czy teraz akurat przy tym podejściu, no ale postaram się. Trzeba być dobrej myśli. Czuję cały czas takie zwalniania, nawet przy ruchu. Znaczy cały czas może nie, ale co jakiś czas. Szczur nawet tak skokowo sobie chodzi. Dave się loguje, nie skokowo. Dave'owi działa dobrze pod warunkiem, że już się zaloguje, to wiem. On nie ma lagów? Coś tam narzekał na Discordzie, że go wywaliło, jakieś crashe miał. No ja crashy nie mam. Ale właśnie problemy z tym opóźnieniem. No tak to bywa. Szkieleteł. Zdrowie ma zwiększone. Czyli taki bonus mu wylosowało. Taki rodzaj słabszej elitki to pewnie jest. Z bonusem. Dobra, tutaj widać inny bonus. Więcej przeciwników z bonusami. Porażająca lansa. Dobra, użyję sobie miksturki. No taka większa grupa elitarna się tutaj trafiła. Ale to dobrze, będzie więcej expa pewnie. Dobrze jest. Spodnie wypadły. No trzymajcie kciuki, żeby z jakimś fajnym bonusem do siły były. Coś takiego dobrego dla barbarzyńcy. Jest miksturka. Użyję miksturki. Miksturkę podniosę i... No jest pancerz, jest zręczność. Ja w tej chwili mam spodnie... Jak tu można porównywać? Z shiftem, tak? Proszę bardzo. Tutaj nie ma żadnego bonusu, bo to biały przedmiot. Zręczność wpływa na szansę na krytyka u barbarzyńcy. Bo to u różnych klas postaci te staty różne rzeczy mogą dawać. Czasami się powtarzają te bonusy, czasami nie. Akurat u barbarzyńcy działa jak działa to wszystko. No to już tam pokazywałem to. Dobra, tutaj na razie śmieci różnego typu. O! Jest jakaś szata żółta. Co to będzie? No, pancerz mocno wzrasta. Może to mi pozwoli pokonać tego bossa, który przecież na pewno nie jest jakiś ciężki tutaj na starcie. Tylko u procka taki problem. No, zaraz, zobadam dokładniej tę tunikę.
Już, już, furię, zaraz będziesz miał. No i poza tym z białym mieczem chodzę cały czas, to na pewno też trochę utrudnia. Zwiększone obrażenia fizyczne, odporność na trucizny, to na tego pająka pewnie, bo on tam takie chmurki trujące rozprzestrzenią, nie? Redukcja od pobliskich wrogów. To dla barbarzyńcy dobre, bo on jest zazwyczaj w pobliżu swoich wrogów, nie? Dobra, bierzemy to. Taki żółty mieczol, jakby się trafił. Nie obchodzę tego bardzo dokładnie, bo już tutaj chodziłem. Po prostu będę starał się docierać do tych kluczowych punktów, nie? Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jest jakaś kapliczka. O, czuję się taki szybszy. Ale nie, są te drzazgi. Ostatnio to też miałem, pamiętacie? To jest chyba ten eksplodujący? Nie, z jakąś nawałnicą tu jest, ale on powinien chyba też eksplodować na końcu. Tak, eksplodował. Miecz krótki poleciał. Miecz krótki, trochę słabo. Ej, ciekawe, czy te kolce też mi generują zasoby, jak korzystam. Ale pewnie nie, no bez przesady, jak korzystam z trąby. Czemu by się tak miało dziać? Miksturkę wypiję, miksturkę podniosę. Tutaj gorsze, tutaj... Obrażenia zwiększono 2% wrogom, którzy mają ograniczoną kontrolę jakąś, wiecie, spowolnieni albo coś w tym stylu. O, takie różne rzeczy. Dobra, jest furia. Kręcimy się. Dobra, jak tam? Krwawienie spowoduje wybuch? Tak jest. Wystarczyło. I zostały pajączki. No. O, ten pająk boss też tak uciekał co jakiś czas. To było czasem kłopotliwe, bo jak już miałem furię, chciałem go klepać trąbą powietrzną. Trąba powietrzna ma to do siebie, że przemieszczam się z nią wolniej niż jakbym biegł. Niż jakbym normalnie chodził. Aha, to co? Tam było... Zadanie priorytetowe, ulepszenie mikstury leczenia. Ale gdzie to? Tam niby gdzieś na powierzchni, tak? Nie, chwila, o co chodzi? Ja tam z kimś nie porozmawiałem, naprawdę? Ale czemu to jest nie gdzieś tu? Nie, tam nikogo nie było, nie? Czy był? Ej, no dobra, wrócę się jeszcze. A, naprawdę? Porozmawiaj z Weronką. Ulepszanie mikstury... Nie, to niemożliwe. Kurde, teraz nie wiem. Nie, 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 chwila. Splugawione katakumby. Tu mam po prostu szukać konstruktów, a to ulepszanie mikstury to będzie jakieś takie główne. Bo jeżeli... Czekajcie, tabulator. A jak włączyć mapę taką globalną, większą? Mogę jakoś? Sanktuarium, ujście tutaj. Jeżeli chodzi... to jest tutaj, ulepszanie mikstury leczenia. Teraz mógłbym coś tutaj zrobić sobie. Dobra, dobra, bo już myślałem, że to dotyczy tych podziemi i bym sobie tam poszedł, później się wracał. I niektórych widzów by szlak trafił przecież. Już ja was znam. Dobra, idziemy. Tutaj jest jakiś bosior, znaczy bosior, no jakaś taka prymitywna elitka. Zapodajemy krwawienie. I to co zwykle, czyli szukamy lepszego mieczola. Tak, generacja zasobów. Łyknę miksturkę. Generacja zasobów, jak jest dużo wrogów. Jeszcze na okrzyku wcześniej. Jest naprawdę świetna. Dobra, ten będzie wybuchał. Tutaj jakieś dziwne rzeczy wychodzą. Okrzyk. Claymore! Ej, no Claymore brzmi jak miecz dwuręczny. Nie? Jak taki żółty. Plus 47. Jest! Obrażenia od umiejętności głównych. Okej. Okay. Główne to były te zaraz. Bo były główne i podstawowe. Jeszcze nie jestem pewien, które są które. 6 do wszystkich współczynników i obrażenia od umiejętności podstawowych. Podstawowe i główne. Tu 4%, tu 7%. Umiejętności główne i podstawowe. Te są podstawowe. Podstawowe, ok. To są te, które generują furię, a te, które zużywają już furię, to są główne. Rozumiem. One były jako core określane chyba tam. Widziałem w opisach, jak czytałem przed betą. Jako core, czyli te główne takie. No dobra, mamy lepszą broń i to powiedziałbym, że dużo lepszą. Może teraz coś zacznę tutaj lepiej działać. Muszę sprzętem i umiejętnościami
przełamać lagi. Jakoś. Mhm, zbieramy sobie kasę. Mógłbym zawsze jeszcze tę miksturkę odpalić, pamiętacie? Tam taką jedną mam, zwiększającą pancerz, tylko że to nie jest jakoś dużo. Ona tam expa więcej dawała, mógłbym na bosie ją łyknąć. Teoretycznie. Okrzyk. No okej, i tak sobie tutaj klepiemy. Procjon atakuje potwora, pragnący szał krwi. Wyzwanie szał furii. 40 na 130. Pierścionek pierwszy poleciał. Ja tutaj pracuję nad wyzwaniami. O, nie mogę podnieść pierścionka na lagu. Świetnie. A, tu widać te tiki jakby pingowe, jak się poruszam trąbą powietrzną. Kiedy otrzymują obrażenia? No słabo to wygląda. No ale jakiś pierścionek wpadł. Zaraz go obadam. Zaraz go obadam. Mam nadzieję, że zdobędę jeszcze level przed walką z bossem. Ale masakra. Ale ostatnio też tak było. Im byłem bliżej tego bossa, tym bardziej lagi się nasilały. Dobra, zobaczmy sobie pierścionek. Mój pierwszy pierścień. Odporność na ogień, na trucizny, ok, na tego bossa. I obrażenia zadawane wrogom o ograniczonej kontroli. No nie mam takich rzeczy. Ograniczenia kontroli. No ale poza tym... Pierścionek jest w porządku. Może tam powinienem iść, albo tam? Ej, bo te konstrukty to my jakoś po drodze wtedy mieliśmy, nie? One nie są tak z daleka widoczne na mapce. Ja sobie sprawdzę, czy czasami tego nie pomijam. Może bym później się nie... O, no właśnie! No. Dobrze, że się zorientowałem w tym momencie, że coś tutaj źle robię. Znaczy źle robię, no po prostu. Żebym musiał się wracać. Ale teraz to idzie zdecydowanie łatwiej. Z furią nie ma problemu. Pojawił się jakiś szkieleteł. Taki lepszy. Dobra. Zadam mu trochę obrażeń. Tajemne zaklęcia stawia z Diablo 3, tak? No najwyraźniej. Okej, miksturkę użyję, miksturkę podniosę. Batch magii wypadły. Czyli tutaj załatwione. Oznaczone. Jako złom to w takim razie wrócę się jeszcze tu, bo tu pewnie też będzie ten konstrukt. I zostanie tylko jeden, później kluczyk, no i na bosie się okaże, czy procek da radę. No takie diablo, no. O, tutaj jeszcze jakaś miksturka, ale to nie muszę tego podnosić. No, ale okrzyk w porządku. Myślę, że zdobędę jeszcze ten jeden poziom. I tu się pewnie te spiralne krypty nie zaktualizują, jeżeli chodzi o level, więc jakąś tam przewagę poziomu nad bossem może będę miał. Chyba, że się jednak zaktualizuje, bo pamiętacie, tutaj były takie różne, o właśnie, strefy. Może one się dostosowują. I na przykład obszar u bossa, czyli taka arenka, to jest jeszcze osobna podstrefa. I może ona się... właśnie swoim poziomem lokacji dostosuje do mojego. No to trzeba zaobserwować takie rzeczy związane z mechaniką tej gierki. Jeszcze trochę i będziemy wszystko wiedzieć, nie? Aczkolwiek może Diablo 4 będzie na takiej samej zasadzie jak Diablo 2, czyli znane powiedzenie, że człowiek uczy się Diablo przez całe życie, nie? I zawsze czymś was może zaskoczyć. Miksturkę wypiję, miksturkę podniosę. Co to on ma tutaj? Nawałnicę jakąś ma. Halo. No, wyczułem laga znowu. Nie szkodzi takie pęknięcia kuli. Już miałem z tym do czynienia. Mi się wydaje, że... Nie. On nie ma tarczy. Chyba, że miał wcześniej tarczę. Bo mi się coś zdawało, że przy uderzeniu tarczą oni coś takiego mi generują. Powodują pęknięcie tej mojej kuli ze zdrowiem. Może narzucają jakąś słabość albo coś. Czy ja mogę przedmioty podglądać, jak one leżą? Shift nie działa, Ctrl nie, Alt nie. Wiecie, o co chodzi? Żebym nie musiał za każdym razem podnosić, tylko żebym mógł sobie podejrzeć na glebie. Bo to w przyszłości pewnie będzie dosyć istotne, czy chcemy coś podnosić, czy nie. Bo może wszystkiego nie będziecie chcieli brać, żeby przerabiać na składniki krafterskie. Oho, lag gdzieś tutaj na narożniku. Dobra.
się okaże, że na becie wbije jakiś 20 level za każdym razem próbując dojść do tego bossa i zawsze stwierdzę, że nie dam rady go pokonać. Coś tam się świeciło, ale to nie jest żadna skrzyneczka. Coś tam się pali chyba. Jakaś świeczka? Nie wiem. Mhm. Pułapki są, trzeba uważać. Dobra, dobra. Z furią i tak masz lepiej niż wcześniej. A, krzyknę sobie. Ale nie było w opisie tego okrzyku napisane, że w momencie okrzyku oni są chwilowo wytrącani z równowagi, ci wrogowie. Nawet minimalny odrzut się pojawia. Czyli taki miły aspekt dodatkowy. Fala uderzeniowa, wynikająca z okrzyku. Aha, jakieś eksplozje. Okej, przebiłem się przez jego energy shielda, zamrażanie ma. No, takie motywy, jeżeli chodzi przynajmniej o nazwę i nie tylko, takie sople jak w Diablo 3 u Elitek. Pustynne odzienie. Zobaczymy. Może coś lepszego? Nie jest lepsze. Odporność na zimno? Nie, no wolę odporność na trucizny. Siła woli. Redukcja obrażeń. Nope. Będziemy to przetwarzać. I niedługo kolejny level. Trzeba będzie podjąć decyzję, co ja tam chcę wziąć. Okrzyk. Mhm. Dobrze. Siekamy tutaj ostro juchtowe spodnie. Juchtowe spodnie gorsze. I wypatruję takiej odnogi charakterystycznej, żeby zniszczyć ostatni szkieletowy konstrukt. A może działa to krwawienie również na tego, na tę osłonkę? Bo teraz jakoś tak będę musiał to przyuważyć. Ten nie ma osłonki. Muszę znaleźć przeciwnika z osłonką. I nie bić go cały czas, tylko zapodać mu takie pojedyncze obrażenia od krwawienia i zobaczyć, czy osłonka na skutek krwawienia będzie mu schodzić. Bo początkowo myślałem, że muszę zlikwidować osłonę, żeby krwawienie weszło. Ale teraz nie jestem już tego taki pewien. Jest level. Tarczę dostałem. No nie, lepsze bonusy mamy z krwawienia, od krwawienia, jeżeli korzystam z broni dwuręcznej siecznej. Także tarczę sobie daruję. Zobaczcie, co się z tą postacią dzieje. Jakie desynchronie. A to nawet nie mogę korzystać z takiej tarczy, się okazuje. A bo to jest dla nekromanty, zobaczcie. Taka specjalna tarcza jakaś. Maksymalne zdrowie, tutaj różne rzeczy. W ogóle te przedmioty, takie brązowawe, to są takie lepsze, rzadkie ponoć. To nie są żadne unikaty, takie jakieś cuda, niewida. To są takie rzadkie, tylko mogą mieć dodatkowy bonus, no nie? Taki jakiś coś takiego. No dobra, w każdym razie może wezmę ten poziom, tak? Jak wygląda sytuacja? Czy chcemy jeszcze coś z tego brać? Chyba żelazna skóra, może coś wezmę defensywnego, a może wzmocnię coś. Tu nam jeszcze brakuje dwóch wydanych punktów gdziekolwiek, żeby się zbliżyć do kolejnej sekcji. Może bym coś sobie jeszcze wzmocnił. Ta trąba powietrzna, gdzie ona jest? Ja tu z niej korzystam. Jak tutaj bym po prostu więcej obrażeń zadawał, tak? Więcej obrażeń. Tutaj też więcej obrażeń od krwawienia. No, można by wzmocnić tę trąbę powietrzną właściwie. Generowanie zasobów jeszcze lepsze. Też trochę kusi. Szkoda, że nie skraca się cooldown, jak się tutaj ładuje punkty. To by było dobre. To by było dobre. Ale przede wszystkim mi zależy na tym, żeby dojść do kolejnej sekcji. Chyba w tę trąbę powietrzną sobie włożę po prostu więcej punktów. Żaden koszt nie rośnie przez to. No niech tak będzie. Wzmocnię sobie jeszcze bardziej tę trąbkę. Mhm. I tutaj się zbliżyłem. Zbliżyłem. Jeszcze jednego poziomu nam brakuje. I będzie dobrze. I będziemy tam dalej patrzeć. Patrzeć. Mhm, tutaj pułapki. I trąba powietrzna wzmocniona. Ta wiem. Mhm, okrzyk. Podamy tutaj z trąbą. Miksturkę wypiję, miksturkę podniosę. Tutaj mam kolejną miksturkę.
Mam nadzieję, że dużo mikstur na bosie będzie wypadać. Bo to różnie z tym bywało. Tutaj. Tutaj ostatni konstrukt. Później kluczyk, wiadomo, i... I będzie dobrze. Ale patrzcie, nie. Poziom 11. Poziom 11 tych krypt. To się aktualizuje jakoś, nie? Okrzyk. Co ma ten? Przywołanie. Aha, czyli może jakichś sojuszników sobie tutaj wołać. Tak jakby z tym miał być jakiś problem. Tu i tak jest dużo wrogów. Zazwyczaj w tej grze, więc... Dodatkowi sojusznicy, chyba że to są jacyś szczególni sojusznicy. Z jakimiś wyjątkowymi zdolnościami, no to wtedy inna sytuacja. No coś tu przywołuje faktycznie, no mają osłonki, jest kolejny pierścionek. No, może jakiś lepszy od tego co mam, chociaż tam były dwa sloty na pierścionki, nie? Więc tak, są dwa sloty, więc ten i tak wezmę. O, zwiększa się furia, odporności na cień, odporności na błyskawice, no... Oho, uzbrojony po zęby jestem już, naprawdę? Mam wszystko? Tak, wszystkie sloty zapakowane przedmiotami, bo ten amulet wpadł wcześniej, wyzwanie jakieś. Można odebrać nagrodę. Idziemy po kluczyk. Idziemy po kluczyk. I kolejne podejście do bossa. Kapiemy pająka. Szokujący pająk. No, rosną im te levele. I znowu tajemne zaklęcia. Gizarma. No, gizarma to nie jest ostrze, to jest broń kłuta, tak? I to wchodzi na slot, aha, tutaj tego miecza. Ale to nie, bo takie ostrze... To jest jako broń drzewcowa pewnie, tak? Tutaj nie mamy bonusów do krwawienia. Jednak te miecze dwuręczne bym chciał sobie ekspić. No, już mamy drugi poziom tutaj. I pracujemy nad trzecim w tych broniach. No dobra, to ja to sobie będę przetwarzał. Nie ma problemu. Generujemy furię. Jakaś taka grupka elitarna. I szybko załatwiona. Nawet jeszcze zostałem z furią, o dziwo. Jest kapliczka. Fali uderzeniowej. Dobra, potrzebuję wrogów, żeby zobaczyć, jak to działa. No nie idzie się tu przemieszczać, halo. Jak ta kapliczka szybko przemija i nie ma wrogów, nie? Nie, no dajcie mi to wypróbować. Gdzieś, o co to miejsce? Klepiemy to. Okrzyk. I co, to coś tu robi fajnego? Dobra, tamten wybucha. No takie fale uderzeniowe, no. Myślę, że pomogły mi rozwalić te filary na pewno trochę szybciej. Niż by to normalnie poszło. Stójżesz. Jakiś movement speed by się przydał. Większy. Czyli barbarzyńca może wchodzić w ten status berserkera. Wtedy na pewno szybkość mu się też zwiększa ruchu. Więc można takie rzeczy mieć. Tu jest jakaś dźwignia, halo. Ja tu zaraz coś pewnie przywołam. Tu jest jeszcze jedna dźwignia. I co? Może w tym dungeonie ogólnie są jakieś dźwignie i jak wszystkie poprzesuwam, to coś się stanie, ale... Nie no, to jakoś tak jakby tu coś miało jeszcze być. Nie wiem, o co chodzi. Może coś przegapiam, bo ja tak potrafię w gierkach, ale... Nie no, chyba nie. Idziemy dalej. Jakieś dźwignie były. No, ktoś tu się próbuje do mnie dobić. Jakiś pajęczak. Okej. Jest kapliczka. Taka ze zdrowiem. Tu jest znajoma brama, ale potrzebujemy klucza, tak? Już teraz wiem. Do otwarcia tych drzwi potrzebny jest klucz zniszczenia. No, klucz to jeszcze zdobędę. Ale ten boss to ja nie wiem. Już widać czachę. Klucznika. Okay.
Dobra, tamten będzie wybuchał. Tutaj się pokręcę jeszcze. Nie. Nie można korzystać z mikstur, jak jestem zamrożony, jakby ktoś pytał. Dobra, trąbka. A, ała. Dobra, miksturkę sobie podniosę. Furia się ładuje, zrobię okrzyk. Dobra, kolejna miksturka. Nie no, klucznik to tam luzik jest. Ale nie ma lagów teraz chwilowo. Może zdążę to wykorzystać, zanim się pojawią i zabić tego bossa. Dwa do wszystkich współczynników. Dobra, jest lepszy pancerz. Będzie pewnie lepsze zamiast 3 do siły. Tak intuicyjnie obstawiam. No dobra, idę otworzyć te drzwi i zobaczymy, no. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tu jest studzienka, chyba niepotrzebna. Proszę mnie tu wpuścić. Jedziemy z gościem. Strażnik lęgu. Skąd ja go znam? Oho, już coś zwalnia. Klep go, procku. Klep go. On zaraz będzie przywoływał tych swoich przydupasów. Robił jakieś pajęczyny. Robił te plamy. A może to nie jest trucizna? Ale pewnie jest. Pająk się kojarzy z trucizną, prawda? O, już są te wycofywania. Zawsze te lagi mi się na nim pojawiają. Dobra, muszę go bić, bo on zaraz zacznie. Zaraz zacznie okrzyk. Przywoływać jakieś dziwne rzeczy. Miksturki niech lecą. Dużo mikstur potrzebuje. Ale żeby dużo mikstur leciało, to musiałbym mieć dużo przeciwników, ale nie takich, którzy eksplodują. Dobra, ale teraz to krwawienie będzie, więc może będzie trochę łatwiej. Okrzyk. Jak mi idzie? Damy radę go załatwić? No gdzie są te mikstury? Halo, nie odrzucę. A to, wiecie co, on mnie też odrzuca. To lagi lagami. Jakieś synchronizacje synchronizacjami. Ale ten pająk ma po prostu odrzut. Tak sam z siebie. O, widzicie? Teraz to widać. Bo jak nie ma takich wielkich lagów, jest miksturka, to ja to widzę. Dobra, załączyłem im krwawienie, oni pewnie zaraz powybuchają. A ja się skupię... Ja się skupię na uciekaniu, tak? Mamy trzy miksturki, dużo. No, już nie mam trzech. Okej. No jakoś to idzie. Mam jedną, mam dwie. Okrzyk, spróbuję trochę furii wygenerować. Tylko żeby mnie nie odrzucił. Jak on ucieka przed tą trąbą? Zapodam mu krwawienie. Za mało mikstur, no za mało. Mam dwie, no za mało. Troszkę się tutaj cofnę. Chociaż ostatnio jak się cofałem, to się źle kończyło, nie? Ale dobra. Chowam się za tymi filarami. Ten wybuchnie. Ale te wybuchy nie są takie lawinowe, jak zszywaczy w Diablo 3, prawda? Żeby niszczyły też innych moich przeciwników. Jak ten pająk ucieka sprytnie? Unieruchomił mnie. Za wolno, ja mu zadaję te obrażenia. Nie widzi mi się to. Dobra, tych załatwiłem. Jakaś miksturka. Zaraz będę miał okrzyk. Spróbuję. O, jest miksturka, dobrze. Okrzyk? Nabijamy furię. Miksturka użyta. Pająkowi załączyłem jakieś tam krwawienie chyba, nie wiem, albo i nie. Muszę go częściej atakować zwykłymi atakami. Nie. Eksplodują. Jedna mikstura, trochę za mało. Ale muszę ją użyć. O, tu jest jakaś, dobrze. Użyję. Zaraz będzie okrzyk. Teraz. Wchodzimy w nich, jak w masło. Jest mikstura, kolejna. Jest dobrze. Czy jest dobrze? No może przesadzam, mówiąc, że jest dobrze. Jest mikstura. To jest dobrze. Tutaj sobie nabiję troszeczkę furii. Zaraz będzie okrzyk. Znowu ci wstają. Na razie ich zostawię w spokoju. Okrzyk. Wpadamy tutaj.
żeby go tak... O właśnie, żeby go... Żeby to krwawienie mu załączyć. Odrzucił mnie, ale to może i lepiej. I Procek, korzystaj ze spacji czasami. To na pewno by ci pomogło, tak mówię do siebie. Niedobrze, jedna miksturka. Użyję tego. Jest mikstura. Dobrze jest. Epicka walka z bossem. Jest mikstura. Nie, uwięził mnie. Okej. Nie masz furii, już masz. Odsłonięcie zadziałało, widzieliście? Uwaga, przelatuje. Nie! O, to było groźne. Zatrzymałem się, podczas gdy te wybuchy miały być generowane. Nie zawijajcie mnie, nie, mikstura. Szybko. Jest, przeżyłem. Co tam się stało? Nie, no te unieruchomienia są masakryczne. Nie mogę, muszę znaleźć jakąś miksturę, ale... Oj, mam złe przeczucia. Źle to się skończy. A pająk ma jeszcze jedną... Czemu ja teraz stoję i się nie ruszam? No to był lak na bank. Dobra, nie ma żadnej miksturki. Czyli muszę podjąć jakieś ryzyko. Dobra, spróbujmy tu. Zapodać. Może oni zginą od krwawienia, może jakiś zostawi miksturę. To jest walka o wszystko teraz. Aha, wlazłem w... Wlazłem w to. Nope, była mikstura. Kurczę. Ciężko się to tutaj robi. No jeszcze raz, dobra. Była szansa, 1/5 zdrowia mu została. Na pewno mniej lagowało niż ostatnio, więc... Nie narzekam aż tak bardzo. No co, no próbujemy. Kolejne podejście. Poziom 11 tutaj ma ten pajęczak, tak? 10 ma właściwie, no dobra. Zapodaję mu krwawienie. Może jakoś... On ma to odepchnięcie w te. Ważne, żeby mnie nie odpychał w te swoje pajęczyny. To będzie dobrze. Muszę tak umiejętniej chodzić. No i już... No właśnie, już to zdrowie schodzi. Nie mogę tego za bardzo uniknąć. Może za bardzo w tę ofensywę jednak poszedłem. Tutaj bardziej na przetrwanie pewnie trzeba tego pająka wziąć. Dobra, klepię go trąbką. On jeszcze nie przywołuje tych swoich pomocników. A może jakoś sygnalizuje ten odrzut swój? Dobra, jest mikstura. Muszę jakoś sprytniej z nim walczyć. Nie tak na pałę, tylko... Ale jak się przemieszczam po pajęczynach trąbą powietrzną, to ta trąba powietrzna... sprawia, że te pajęczyny mnie nie unieruchamiają. To jest też dosyć ważna wiadomość. No, ale ten odrzut jest słaby. No, muszę użyć mikstury, sorry. Dobrze to idzie jakoś, czy niedobrze? O, i tu już był lag straszliwy. Eksplozja. Jak jest okazja, załączam zwykłym atakiem krwawienie. Jest mikstura. Używam mikstury. Tu wpadłem świadomie w tę pajęczynę. Dwie miksturki, połowę życia mu zabrałem. No tak niby na styk, nie? Ale on już teraz przywołuje dużo. Ale mogę zrobić okrzyk. Okrzyk i teraz od razu się rzucamy w tych gości. Użyję miksturki. Rozwalę ich trochę. Może mikstura kolejna zostanie. Uwaga, teraz... Tak jest, muszę uważać, żeby umiejętnie z tych pajęczyn wychodzić właśnie za pomocą tej trąbki. Jedna mikstura. Teraz. Oj nie, nie chciałem użyć mikstury, chciałem zdobyć okrzyk. No w ten sposób to ja go na pewno nie załatwię, jak będę takie błędy robił. Jest. Dobra, załatwię tych. Może wypadnie mikstura, żeby nie wyjść tylko w pajęczynę. Uwaga. Teraz... Nie, odsuń się.
Nie mam mikstury, no nie mogę, no, uciekłem. Z okrzykiem, jest mikstura. Uwaga. Nie, nie uda mi się, jest mikstura, wziąłem ją. Nie mogę jej kliknąć, muszę trąbką się wydostać, spacja! Lag, albo pajęczyna, nie wiem. No nie mogę tego zrobić. Nie wiem, coś tu źle robię. Bo nie ma takich wielkich lagów teraz, po prostu coś... Nie umiem tego bossa pokonać, Diablo 4 za trudne. Wskrzesz się przy punkcie kontrolnym, 10% trwałości wyposażenia, do 3 razy sztuka. Znowu spróbuję to przejść. No dobra. No to do 3 razy sztuka. Jedziemy z gościem. No teraz był lag, czułem. Nie no, są lagi, dobra, ale przedtem nie było za dużych. Więc na pewno nie będę zwalał na lagi. Unieruchomienie. Ten pająk jest pewnie dużo łatwiejszy dla postaci dystansowych, co? Akurat ten pająk. Bo ten jego odrzut i unieruchomienie jest masakryczne dla tego mojego barbarzyńcy. Okej, dopiero jedną miksturkę wykorzystałem. Ale też jeszcze nie przywołuję. Jest mikstura. Spacja. Odrzut. No akurat w momencie, jak byłem fajnie wstrzelony, okrzyk. Dobra, muszę użyć miksturki. No już mi za szybko te mikstury schodzą. W momencie, jak on przywołuje tych wrogów tak dużo, to mikstury zaczynają schodzić naprawdę szybko. No i znowu odrzuty, znowu unieruchomienia, nic nie można zrobić. Dobra, użyłem mikstury, idę po miksturę, bo widzę, że leży. Uwaga, będzie okrzyk, tylko muszę go... O, właśnie, dobrze wykorzystać i teraz mogę fajnie regenerować sobie te furie. Jest kolejna mikstura. Dobra, mamy szansę. Czy szansa jest zawsze? I znowu nie mogę się ruszyć, spacją do niego podejdę. Mogę dalej korzystać z tej furii. Użyłem miksturki, spacja. Dobra, zacząłem korzystać ze spacji. To jest dobry znak. Z takiego taktycznego punktu widzenia. Jedna miksturka to jest zła wiadomość. Naprawdę wszedłem w tę pajęczynę? Przecież obok przeszedłem. Chyba. Dobra, miksturkę wykorzystałem. Nie mam mikstur. Nie mam mikstur, pająk ma zaledwie połowę zdrowia. O, i odrzut. No niestety, no nie dam rady go załatwić. Nie wiem, chyba za wysoki ten poziom trudności jednak sobie wziąłem, jak na moje umiejętności w Diablo 4 na razie. Nie jestem w stanie pokonać pająka w dungu. No nie mam zdrowia, tutaj tego użyję, ładuję się tu jeszcze. Może jakaś miksturka, jest miksturka, no dobra. Blizzard mi rzucił miksturkę gdzieś tam na środek. Dobra, tutaj i już jestem unieruchomiony. Nie mogę tą trąbą nawet jakoś tak sprytnie czasami przelecieć przez nich. No, zrób te! Dobrze, udało się. I to przelatujemy przez nich. Może krwawienie wygeneruje mi jakąś miksturę. Na oparach tutaj jadę cały czas. No i teraz jak przejadę przez nich, to znowu lag spowoduje, że będę stał w miejscu, nie? I mnie pewnie wykończą. Albo jeszcze coś innego się tutaj stało. Po prostu eksplozja mnie załatwiła. No dobra, do 4 razy sztuka. Próbuję jeszcze raz. Mam jeszcze trochę czasu. Ciężko. No dobra, może tak. Zacznę od okrzyku, żeby od razu szybko furię wygenerować. Od razu go pojadę. Chociaż na starcie, jak nie ma tych jego przydupasów, to ja nawet mogę sobie na spokojnie tutaj grać. Unikać tych plamek, tak mi się wydaje. Chociaż ja wiem, schodzi mi to zdrowie i tak. I tak mnie odrzuca w te swoje plamy. No i teraz co? Pajęczyny, unikam ich. Zdrowia już nie mam połowę praktycznie.
Pająk jest niby pod wpływem krwawienia, ale... A tak, krzyknąłem w momencie, jak mnie odrzucił, ale jest mikstura. Użyję mikstury, miksturę podniosę. Muszę stać w takim miejscu, że nawet jak mnie odrzuci, to żebym nie wpadł w te plamy. Może w ten sposób będę kombinował. A to łatwo się mówi. Te plamy już są właśnie tu, to bym musiał iść od tej strony. To też jest plama. Ja też daję plamę, jakby nie patrzeć. Eksplozje, dobra, spacja. Tak, i teraz ładujemy furię. Idę do pająka. Może się wygeneruje miksturkę. I tu jest lag. W momencie jak mu próbuję zadawać te zwykłe ataki, to mam laga. Przypadek? Pewnie tak. Bo czemu miałoby być inaczej w takim przypadku? Ale trzy miksturki, no nie jest źle. Jest czwarta! Tak blisko jeszcze nie byłem, ale już musiałem łyknąć. Ale dobra, teraz trąbka z full furią. W momencie jak on ich przywołał, tu się odsunę, bo będą eksplozje. Może kolejna mikstura się wygeneruje. Odsunę się. Ej, jest dobrze. Jest dobrze. Teraz przebiegnę się tu. Jest furia. Okrzyk. Zużyję jedną miksturkę. Jest kolejna, ale nie wpadam w nią. Spokojnie. Tutaj zwykłe ataki, żeby zaczął krwawić. Spacja. Powinienem ten okrzyk trzymać chyba na takie sytuacje, jak jestem... O, tutaj to już był lag straszny. Wycofało mnie gdzieś w ogóle. Na takie sytuacje, jak jestem uwięziony w tych pajęczynach, bo pamiętacie, że to przerywa działanie tych efektów ograniczających kontrolę, nie? Więc może tak do tego podejdę. Mam furię, więc nie będę wykorzystywał okrzyku. Wykorzystam go, jak będę w stanie jakiegoś większego zagrożenia. No tutaj też jakoś to dziwnie wyglądało. Wykorzystam miksturkę. No i dupa z tego wyszła. Ale dobra, jest mikstura. Źle to zrobiłem, totalnie źle to zrobiłem. Zmarnowałem tę jedną miksturę niepotrzebnie. Teraz pewnie będę bardzo blisko i mnie w końcu zabiją. O, chociaż nie, jest jeszcze jedna mikstura. Oj, lag, duży lag. Ale wziąłem ją. Cóż za emocje. Procek gra w Diablo. Teraz tu... Okrzyk na wszelki wypadek i uciekł ten pająk, a chciałem mu zapodać krwawienie, już miałem go na celowniku. Weź tu zabij pająka. Okej. Nie. No muszę wykorzystać. O, ruszaj się, mam miksturę. I co, muszę ją użyć, tak? Gdzie jest ten pająk? No daj mi zapodać krwawienie na niego. Ile tych pajęczyn tu jest? Teraz okrzyk po miksturę. Tych załatwię z nadzieją, że będzie miksturka kolejna. Wypiję miksturę jednak, bo to i tak mi... O, lagi. Wykorzystam spację, żeby się stąd wydostać, żeby mnie wybuchami nie załatwili. Pająk ma jedną piątą życia, a ja mam miksturę. Jest dobrze. Wykorzystuję ją. Spacja, odsuń się, proszę. Okrzyk. Jest źle. Muszę miksturę. Jest tam mikstura, ale ja nie mam. Tylko żeby w nie wpaść w pajęczynę. Ja nie mogę. Już tak blisko niej byłem. To co? To jeszcze jedno podejście? No nie mogę, no. Ej. No dobra, do 5 razy sztuka. I od razu w pajęczynę wpadłem na starcie. Mam coraz większe takie wrażenie, że jednak źle ten build sobie chyba zrobiłem. Coś powinienem, chociaż ja wiem. No, znowu wpadłem w pajęczynę. Czasami tych pajęczyn jest naprawdę olbrzymie. Olbrzymie takie zgrupowanie. Cóż, no dobra, już musiałem miksturkę wykorzystać. Okrzyku nie daję na razie, nie czuję takiej potrzeby w ogóle.
Mikstury się nie generują. Ej, no zużyłem jedną miksturę, muszę już zużyć drugą. No zużyję i tak się... Naprawdę... Najgorzej jest, jak on wygeneruje pajęczynę jeszcze w tej plamie i mnie tam wrzuci tym swoim odrzutem. I nie dość, że ja się nie mogę przez chwilę poruszyć, to jeszcze obrażenia otrzymuję od tej plamy. Dobra, zaraz zacznie przywoływać, bo już stracił 1/5 hapsów. A ja mam dwie miksturki tylko, już przywołuję, dobra. No odsuń się. Okej, odrzut. Nie, teraz to jakoś mi w ogóle to nie idzie. To podejście w ogóle jakoś tego nie czuję. Masakra, już plamę tutaj, żeby... Jeszcze odrzut odrzutem, ale najgorsze jest to, jak on wystrzeli te pajęczyny prosto we mnie. Już nawet nie to, że na glebie zostawi i ja w to wdepnę, tylko trafi po prostu bezpośrednio we mnie i ja jestem od razu unieruchomiony. To już wtedy jest totalna lipa. No nie no, muszę zużyć ostatnią miksturkę, no. W tym momencie. I nie leży żadna na glebie. W tym podejściu mam totalnego pecha z miksturami. To też jakieś RNG jest chyba po części. Czasem te mikstury lecą naprawdę często. O, teraz jest tam jakaś, ale to już nie wiem, czy ją zdążę wziąć. Wziąłem i muszę ją od razu wykorzystać. Ej, no zrobię ten okrzyk. No i nie ma mikstury. Nie ma babki. Już tak go biję z nadzieją, że mnie szybciej zabije i może zrobię jeszcze jedno podejście. No właśnie. Może teraz więcej mikstur będzie leciało. No dobra. Szóste podejście, tak? No dobra. Czy jakoś na starcie mogę coś innego zrobić? Pajęczyny lecą losowo, plamy lecą losowo. Odrzut mi tutaj zapodał. Już pluje z daleka. Coraz więcej pajęczyn. No dobra, ja sobie podejdę. Zadam mu obrażenia od krwawienia. Jakbym nie uważał na starcie, to i tak już straciłem połowę zdrowia, nie? O, już plamka. Cyk. Dobra, zapodam tutaj. No już muszę użyć kolejnej miksturki. Mikstury nie lecą. No, w porządku. W pajęczyny wpadłem. Wtedy spacja nie działa, jakby ktoś pytał. Ostatnie podejście teraz robię, bo właśnie SMS-a dostałem. Niedługo będę musiał wychodzić. No, ale no jakoś mi się to nie widzi totalnie. Tutaj. No, użyję miksturki. O, jest. Już padłem w pajęczynę, ale wcześniej mi się zdawało, że jak jestem w pajęczynie i zapodam trąbę, o teraz był lag, to mogę się wydostać z tej pajęczyny, a teraz na przykład nie mogłem, więc już sam nie wiem, jak to działa. Dobra, a tutaj przelecę. Teraz przelecę. Przez tych wrogów. Może wygenerują jakąś miksturkę. Tu nie ma tych eksplodujących. Muszę użyć kolejnej mikstury. Żadnej mi znowu nie wygenerowali mikstury. Totalnie RNG to działa. Bo wiecie, bo na przykład w Diablo 3 było coś takiego, że zjedziecie jakiś procent zdrowia bossowi, czy jakiejś tam elitce i on kulki zostawiał, nie? Coś takiego było. No tutaj tak nie bardzo o to chodzi. Ostatnią miksturkę zużyłem, no i lipa. Nawet połowy mu nie zjechałem. Spacja działa. I nie ma miksturek. No nie ma, no. No eksplozje mnie zabiją, bo nie mogę się wydostać. No dobra, słuchajcie, no nie wiem. Nie wiem, czy próbować dalej. No nie chcę zmniejszać poziomu trudności, chociaż pewnie powinienem to zrobić. Pewnie powinienem to zrobić i jakoś kombinować w ten sposób. Co to jest? Wyposażenie wkrótce się zniszczy. To już na skutek tych wszystkich porażeń. Już mi tak mocno spadła wytrzymałość, że lipa, nie? No dobra. Słuchajcie, tutaj kończę odcinek.
Muszę to przemyśleć, no ale chętnie bym jakoś jeszcze powalczył z tym bossem. Też nie chcę poza nagrywaniem tego robić, bo całe moje podejście w tej becie, z którym mam tutaj do czynienia, no to nagrywam to tak. No zobaczymy. Trzymajcie się, na razie.